Fight! Cześć, witajcie, z tej strony Vespar. Witam was w zasadzie w pierwszym odcinku, no już takim oficjalnym, z gry Mortal Kombat Complete Edition. Tak będę się podniecał, Complete Edition, jak to w ogóle praktycznie nie ma znaczenia. No nie no, praktycznie to też ma, ale o tym troszeczkę później. By the way, to dzięki za te ponad 400 wyświetleń na pierwszym filmiku z Mortala, no jest to dla mnie jakiś progres, żeby nie było. No i jak ostatnio obiecywałem, dzisiaj zajmiemy się Challenge Tower i jak już może wam miniaturka zasugerowała, dzisiaj będziemy grali Słonią, tak? No i tak, tutaj musimy wykonać prawdopodobnie kilka jakichś specjalnych... Aha. Akurat Sonia to w ogóle nie jest champion, którym grałem. DS4. No co za derpi? Oczywiście, po co, jak robię to samo dobrze? Cudownie. Nie udało się, Faliroot. No niestety, no jak widzicie, tak to jest, jak każą nam, wciskają nam jakiegoś shitnego champa. Oczywiście zaraz się posypią gromy z nieba. Jaki shitny champ, sam jesteś shitny i tak dalej. No ale wiecie, no tak to jest. Yes. No. Cudownie. SD5. No szybko. Nie. No po co skaczę jak taki debil? No niestety nie udało mi się, spanikowałem. No, po prostu wlepiam oczy tylko w tą linijkę w górę, jakbym nie potrafił normalnie zatrybić. Dobra, jeszcze raz. Tak zwany replay. Oczywiście przechodziłem to wcześniej na Xboxie, ale tam nie miałem presji nagrywania, tak? Hura! Jest! O, nawet też powiedziała jest. Cudownie. Hooray! Completed. Training defense. A tak, pamiętam tą misję. Tutaj będzie troszeczkę... jak widzicie, tutaj musimy unikać... ataków albo blokować je przez 15 sekund. No. Także... To jest taki, wiecie, gra na farta troszeczkę i zwłoka, i gra na czas. Come on! Gdzie dyga się mnie? Dobrze. No, i tych, że tak się wyrażę, Challenge Tower, mamy różne takie przedziwne wyzwania. Naprawdę jest tego potem coraz więcej. I coraz różnicie, na przykład Johnny Cage bije razem ze swoim reżyserem, walczy tam na jakieś potwory, czy coś takiego. Aha, czyli muszę mu wsadzić przynajmniej 15 uderzeń w ciągu 45 sekund, to nie powinno być trudne. Okej. Chyba cofam to, co powiedziałem, tak? No, jasne. Kurde, 15 uderzeń, no ale jak ten derpi będzie się blokował? No! Patrzcie, już użyłem kombosa, zapadł. Oh yeah! No! Ostatni! Jest! Yes. Tak jest! Dobra, jest! Training X-Ray Training! Tak jest! Rozumiem.
Baracka. Baracka Obamę tutaj mam. Wiem, że musimy zbudować ten pasek, ale jak dobrze... why you not working? Strasznie ciężko mi jest się przyzwyczaić do tych nowych kontrolsów. Tak out. Lewy shift i spacja. Se wymyślili. Są bardzo spektakularne te ataki. Nawet się ona im godziła. Tak, wiecie, to jest... Ja wybrałem sobie serię z Challenge Tower z tego względu, że jest ona bardziej lightowa niż przechodzenie drabiny, bo jak się pewnie wielu z was orientuje, nie jestem w tej grze aż taki OP, jakbym chciał. W wielu grach tak jest. No, dobrze o tym wiecie. Więc dlatego wymyśliłem sobie takiego Tentegeza, żeby po prostu w miarę tak lightowo tą serię prowadzić, żeby też było coś na coś popatrzeć, jakieś dziwne wyzwania, jakoś Mortal Kombat od innej strony. Aha, jasne. Bam. O, X-Ray! No, wykończymy go X-Rayem i potem mamy jeszcze przeprowadzić Fatality na sam koniuszek. Finish him! Finish him! SSAD4! SSAD4! No. O! Success. A, i dowiedziałem się, o co chodziło z tymi dziwnymi spowolnieniami. Okazuje się, że wiele osób na to narzeka. Zdarzają się one również podczas multiplayera. A także wiele ludzi ma problem właśnie z wydajnością, zwłaszcza na kartach Radeona. Zwłaszcza na kartach Radeona, no niestety taką posiadam, w zasadzie stety, bo jest kultowa Radeon 4850, tak. No i niestety ona sobie tak dość słabo radzi. No i moi drodzy, przeszliśmy dzisiaj Challenge Tower właśnie Sonią, następnym razem jak widzicie będzie Jax, nie mieliśmy z Jaxem z LoLa, no ale... To by było na tyle. Tak, to będą w miarę takie krótkie odcinki. Tam jest nie wiem po ile tych wyzwań. No, z tego wychodzi, że chyba po 6. Każdym z bohaterów. No, także będzie też ciekawie, będzie na co popatrzeć. Do następnego razu. Trzymajcie się.